Mature. It's time to put an end to Operation Kraken. No i cześć kochani, witajcie w kolejnym odcineczku ze zwiastunu, którego sobie będziemy dzisiaj właśnie omawiać. Jest to chyba piąty albo szósty zwiastun. I słuchajcie, gra wychodzi za 17 dni, jestem bardzo podekscytowany. Znaczy, za 17 dni, no bo wiem o tym, bo kupiłem pre-order. Kupiłem pre-order deluxe. I kto mi odda tyle pieniędzy? Kto mi odda tyle pieniędzy? Ale już trudno. Widocznie jestem uzależniony od Sniper Elite. I zacznijmy w końcu, bo nie będziemy tak ciągnąć tego w nieskończoność! Spójrzcie na opaskę na ręce tej kobiety. Wiecie co to jest za opaska? Polska flaga. W Sniper Elite 5 będziemy mogli się wcielić w postać snajperki polskiej. Monika Greb chyba się nazywała, która należy do Armii Krajowej i walczy we Francji. I teraz tak sobie myślę, że po pierwsze, Rebellion może zrobić DLC, w którym będą bronie polskie, jakieś mapeczki lub takie inne chuj ma dźwięże, na przykład karabin 1938, a po drugie Polaczki Cebulaczki się ucieszą. Mieliśmy przed chwilą bardzo ładnie pokazany karabin samopowtarzalny francuski RSC 1917, chyba. I teraz tak, widzimy przez lunetę bardzo śmieszną rzecz. Znaczy śmieszną, ja to tylko zauważyłem. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd w tym zwiastunie, czy jak. Na krzyżu naszej lunety możemy zauważyć na osi Y taką przerywaną białą jakby linię. To jest pewnie tor lotu pocisku. I po prawej mamy zwiększanie odległości. No to jest zwiększana odległość, ale ta kreska powinna się bardziej znajdować u góry z tego co wiem. Chyba jestem głupi i nie potrafię inteligentnie myśleć inteligencji. Proszę o edukowanie mnie w komentarzach. Lecimy dalej! Specjalnie ominąłem X-ray i zabójstwa w złym tempie, bo jak gdyby ktoś nie wiedział, no to w każdym Sniper Elite nowym jest więcej i coraz lepiej tego. Ale teraz omówimy sobie troszeczkę o ulepszaniu i customizacji broni, bo jest od tego tak pierdyliard. Ponoć można zrobić milion różnych rzeczy w różnych broniach. Co ja powiedziałem, nieważne. I na tych obrazkach możemy sobie zobaczyć fajne jakby rzeczy, które stworzyli twórcy. Ale ten Thompson to chyba jakaś porażka jest. Dobry, tutaj teraz mamy przedstawionych dwóch snajperów. No i śmiało twierdzić, że to są oczywiście snajperzy państw ości, że będziemy z nimi mieli do czynienia w kampanii. Po lewej mamy snajpera prawdopodobnie w kamuflażu urbanowskim, no chodzi mi, że w mieście. No trudno go będzie troszeczkę rozpoznać, bo ma troszeczkę ciemne kolory, ale ten po prawej liściasty to w lasach będzie to stosownie przesrane, jak się na niego napotkamy. I oczywiście jest plaża chyba Normandii, znaczy może Omaha. Jest plaża na pewno Normandii, będzie Normandii, nie wiem dlaczego tak mówię. Będziemy także mogli grać ze swoimi przyjaciółmi na wszystkich platformach. Hello,
O, to jest także nowy tryb inwazja, w której bawimy się w kotka i myszkę, tak jak właśnie widać. Plusy są takie, bo jest nowy tryb, ale minus jest taki, że tryb współpracy z Sniper Elite 3 i 4 chyba odchodzi w zapomniane. Lecz spróbować nowości nigdy nam przecież nie zaszkodzi. To jest właśnie już koniec naszej analizy tego zwiastunu. Gra wychodzi za parę tygodni, no 3 tygodnie, parę dni. Ja jestem tak podekscytowany, że nie macie w ogóle pojęcia. Ja bardzo czekam oczekiwania na tą gierkę. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj filmik podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, żeby się kanał bardzo fajnie rozwijał pomyślnie. I widzimy się w Sniper Elite 5 na polu bitwy. Do zobaczenia.